Ale nie będę cię śpiewać! Chodź! No jeden. Tatu tatarata. Jestem mały Dobromir. Latura tu. La 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 la. Dobromir mały sobie leży. Okej. Dobromir mały. Dobromir mały sobie leży na kanapie z... A zapomniałam, to nie pora na śpiewy, ale jeszcze zakończę. Dobromir siedzi na kanapie z pannym kopiarzem. Tytuł tego odcinka Dobromira to podejrzanie. Co tam w ogóle jest? No co było? A! Tati da tu? Dobromir West sobie na kolanie! Nie. Dobromir nie wie, co ma robić. Dobru. Już wystraszyłeś mnie. O, Dobromira nie wolno strachy. Sorry. Elo. Jest dobro. Mazy. Wyjdzie na ratunę. Ich jest dwojga. Dobro głodny jest. Nie pora na szarcie, Dobro! Tyziu! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Jesteśmy w ich klatce. Jak no? Skąd znasz? Bo i znam ich gatunek. Znowu? Przynajmniej nie atakuje. A jednak... Dobro! Ojeju! Gdzie dziś jesteśmy? Chyba nas uwolnili, no. A, dziwne. Jak nie wysypiecie, jak usłyszymy, że ktoś o nas wie, bo tylko wy o nas wiecie, to już zabijamy was. Uratowaliśmy was. Ale jak nas sypniecie, powiecie komuś, że my istniejemy tuż po was. No, bo my możemy was uduszyć. No właśnie, jesteśmy bardzo groźni. W internecie odczytałem. W internecie? Wykosuj to młodzieńcze! Dobrze. A ty to naprawdę... Dobra. A naprawdę to taki jeden typek zna o was. A dobra, zabiliśmy was. No. Do widzenia. Do widzenia!
Gardło mnie boli. Naprawdę? O, troszkę. Nie wiem, trochę mi boli. Co robimy? Na pewno nie robimy. Wiem co, zyziujemy. Chciałam właśnie to powiedzieć. Na pewno nie robimy, zyziujemy. Do tego, bo nie, bo tak. Dlaczego nie możemy zyziować? Jestem skończony. Ach, ty nie wiesz, nie wiesz, co się tutaj się dzieje. A wiecie, widzowie, mieliśmy 11 subskrypcji. A teraz ktoś nam odjął subskrypcję. Mieliśmy 11 subskrypcji, a teraz mamy 10. Kto to zrobił? Macie przechlupane i macie natychmiast wrzucić nam subskrypcję. Jak do końca marca nie będzie tej subskrypcji, to będzie kłopot i się zdenerwuję. I może nie będzie filmików. Ale zobaczymy. Ale mam nadzieję, że to dodacie. A jak wy nie oglądaliście tego i macie tam nie 10 subskrypcji i na przykład wy jesteście nowi i tutaj 10 subskrypcji jest, no to możecie dać. Ktoś to musi dać, ktoś to musi zwrócić. No albo jak nie dacie, albo koniec filmików, ale będą filmiki jakieś tam, ale mieli trochę filmików, więc oglądacie stare filmiki. Albo zero fajniaków. Na pewno nie wiem, bo wiecie dlaczego zero fajniaków? Bo my się denerwujemy na was. Może tam będą trochę. A my się na was denerwujemy. O, mogę ja mówić? Dyziu mówi. Bo my się nawet denerwujemy, widzowie, wiecie? Jak? Nie zrobię tak z jego. A czekajcie, dobro, jaki dzisiaj jest? Dzisiaj jest wtorek, ale 23. Dobra, jest 23. A kalendarz marca jest 31. I no widzicie, no niestety jak wy to się stanie, to będzie lipola. Dobro, nie lesz. Dobro, ale ty jesteś. My nie kończymy jeszcze. Czy ja mówiłem, że kończymy? Nie. Ale będą filmiki albo z fajniakami, ale będą krótsze. No właśnie, ale krótsze to nie tak za bardzo, bo to nie jest takie dla was istotne. Nowe filmiki byście może chcieli, ale oglądajcie te stare. Przycofcie sobie na mój pierwszy filmik, chyba da się przecofać. No da się, bo oglądałam wczoraj Pet Shopy jak byli. No właśnie. I nie słuchajcie się Piotrusiu, bo za chwilę Piotr wam powie zasady. O nie, idzie Piotr i mówi zasady. Pamiętajcie dzieci o tych zasadach. Ale już nie słuchajcie tych zasad, no właśnie. Pierwsza zasada, nie wolno bić. Druga zasada, ale tylko te dwie zasady możecie słuchać się. Pierwsza zasada, nie wolno ukradać. Druga zasada, nie wolno bić. Trzecia zasada, trzeba być mężczyzną. Trzecia zasada, nie wolno się chować. Piąta zasada, nie wolno latać. Szósta zasada, nie wolno grać Among Us. I jakaś tam zasada była. Siódma zasada. Nie przepraszać Jack Becka. A ósma zasada. Pić dużo alkoholi. To wódki i takie inne. Pamiętajcie, dziś nie słuchajcie tych zasad. Tylko te pierwsze. Nie kradnij. I nie bij. To możecie tego się słuchać. Tak, bo są piopiowe i
trzeci Piotr do nas przyszedł, ale nie nagrywaliśmy z nim nie na filmiku. I on właśnie się nauczył ich metodów. A wiecie, jak był straszliwy, mógł być straszliwy, a Piotrusie dwa go tak nauczyli. No właśnie.